Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w 7 już odcinku z serii Dzień z życia admina. Tak, zaraz rozdam skrzyneczki. Temu panu to się już chyba źle zrobiło, na samą myśl. Co ty? Aha, bardzo fajnie. Przyjacielu, cieszę się, że się tak kręcisz. Możecie od razu na sprawdzenie weźmiemy. Oj, ojejku, o nie, tylko ja się dobiłam, pp, ferry. Okej. Okay. Gdzie tu kręcisz? Oczywiście do ciebie napiszemy. Kiedy będzie nether, tu się pytają. Na to wam nie odpowiem. Tu piesek siedzi. Aha, gościu sobie biega, na tym zaraz mi odpisze. Tak. O nie. Na 4 dni, no widzicie jakie to jest. To jest właśnie takie uparcie, że... Gościu sobie biega, znaczy uparcie, przepraszam. To jest taki, co sobie biega. I sobie pisze jeszcze. Miałeś ferry play. Ja się przyznał. Nagrywam, napiszę. No i dobra. Co my tu mamy? Dobra, teraz skrzynki. Daję. Po dwie, dobra. Dam po dwie skrzyneczki. Zróbcie miejsce. Czekajcie chwilkę, jak to było. Crate. Muszę zobaczyć crate. List. List. Click rate, give all, jak to było? To było mystery create po dwie, tak. Okej, tak, to wpiszemy, co chcę jeszcze sam sobie dać. Give all mystery create. Dwie. No i dobra, każdy dostał dwie. Wszyscy sobie będą ucieszeni, w ogóle taki dobry. O. Fajerwerki tu lecą. I co sobie dzisiaj będziemy robić? Czyli jak zawsze robimy sobie cheaterów. A odnośnie tego to długo tej edycji, przepraszam. Długo tej serii nie było, a to spowodowane jest dlatego, że były jakieś tam problemy. Ktoś wylosował bana. Prawil. Niaczek. Postawmy mu znicza. Znisz na YouTube'a. No halo, proszę tutaj znicza robić dla kolegi. No niestety, ktoś dostał pana, dobra. W ogóle, o kapelek. Dobra. Tak w ogóle to trzeba najpierw uzupełnić kowadło. O, tu widzę, że są jakieś rzeczy. A, dobra. To tak, tak i tutaj setujemy na 145, bo tyle to chyba jest tak dokładnie. Tak i tak i pięknie i kowadła już są świetnie, dokładnie zrobiłem to co chciałem. Czy wszystkie stumiarki działają? Nie pamiętam, czy robiłem kuboida, bo chcieliśmy tak, żeby nie było niektórych stumiarek na początek edycji, ale chyba już wszystkie działają. Gdzie jest skrzynka? Skrzynka będzie dzisiaj do kluczy CSGO, bo ja nie wiem. Bo naprawdę ja nie wiem. Nether to daje. Mini, najpierw tajemnica. Dobra. Uzupełnione kowadła, to jest uzupełnione.
Co my tu jeszcze mamy ciekawego do roboty? No nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy Nether będzie. Czy w ogóle będzie. Na razie wam nie powiemy tego. Trochę zmęczony jeszcze jestem. O, widzę, że 5 minut nagrania, więc nie zrobiliśmy praktycznie. Dobra. Zacznijmy się najpierw. CPX. Nie ma XP. X. Ten, co mi się wcześniej mi się to nawet. Dobra. Najpierw wtopimy się do Bajsima HD. Tu widzimy, że kolejnemu panu coś odwala. Ładnie kopie pan. Świetnie. O! Napiszmy mu, czy się przyznaje do cheatów. O halo, coś mi tam dzwoni w przedpokoju, jakiś telefon. No halo. Tak, może jeszcze Overwatch sobie nagrał kiedyś. Co na ten temat myślicie? Na jakiej podstawie? Czy masz coś, co uła... To tak ciężko zrozumieć, co to jest cheat. No halo, proszę tutaj odpowiedzieć mi. Zapewne masz. Spójrz mu głęboko w oczy. No nie, już 7 minut zaraz będzie. Nawet napiszę mu krótka piłka, korzystasz czy nie. Szybka piłka, krótka piłka, nawet napiszę. Korzystasz. Korzystasz. Czy nie. Oj, zaraz zapomnę jeszcze tego XP 1337. A, dobra. Zresztą możemy go zbanować na IP. Zbanujmy go XP te multikonta. Takich rzeczy tu się nie robi, jeżeli ktoś ma 4 konto zbanowane, co to ma być w ogóle? No, halo. Halo, co, kolejne multikonto? LOL. Ja no to trzeba zbanować na IP normalnie, najwyżej. A, no widzisz, przyznanie. Tak, kolega ci wgrał na pewno. A Boże. Dlaczego po prostu... Możecie od razu powiedzieć szczerze, że macie cheaty. Przecież dostaniecie pana na 4 dni, później możecie grać bez cheatów, ewentualnie znowu możecie grać z cheatami, ale no... Pewnie ponownie was złapię ja, ewentualnie złapiemy. I na tym to się skończy. Miałem zbanować na IP, pan IP, XP, K, 1337, tak tam było. Czy jak tam było? Okej, okay. Multikonta. Widzę, że ten gościu co chwilę. Oj, tutaj będzie zamazany IP. Na to edycję dostaniesz pana na IP z racji iż tego, że posiadasz multi multikont po prostu. I chyba tyle chciałem zrobić w tym odcinku, tutaj już on zaraz będzie 10-minutowy tak około. Tak więc ja się z wami żegnam. Coś tam, może jakieś ciekawe serie. Takie różne. Chciałem kiedyś zrobić serię o trollowaniu graczy. Ale zobaczymy, jak mi z tym wyjdzie. O! Patrzcie, tutaj macie już PvP. Macie już chyba PvP, tak? Tak, tu macie PvP. Tu wszystkie same jarki działają. Zobaczymy jeszcze tylko, czy... Zobaczymy, czy jeszcze nie ma żadnego nukera. Bo ten wcześniej jeden miał nukera, którego sprawdziłem tylko przed odcinkiem. A dobra, wszystkie działają, dobra. Tak więc trzymajcie się, cześć. No i wbijajcie na serwer, ewentualnie będzie TS, a niedługo będzie coś bardzo fajnego na moim kanale. Będzie do wygrania trochę jakichś VIP-ków, takich różnych. Tak więc czekajcie na to. Chyba tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.